Rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego jest doskonałą okazją, aby przypomnieć sobie fakty znane i nieznane. Aby przypomnieć o ludziach, którzy zamek ratowali oraz o tych, którzy doprowadzili zamek do zniszczenia. Zapraszamy Państwa na spotkanie, w czasie którego będziemy mieli okazję pokazać Państwu okoliczności zniszczenia zamku. Kwestia ta budziła przez wiele lat liczne spory i kontrowersje. Dzisiaj możemy wskazać dokładnie, kiedy i kto odpowiada za zniszczenie Zamku Królewskiego w Warszawie, a także opowiedzieć pokrótce o losach tych osób w okresie powojennym. Poznamy więc fakty znane, ale też poznamy fakty nieznane, zwłaszcza te, które dotyczą konkretnej daty, kontrowersyjnej daty wysadzenia Zamku Królewskiego i jego ostatecznego zniszczenia. Jeżeli są Państwo miłośnikami historii oraz miłośnikami Warszawy, serdecznie zapraszamy 3 sierpnia o godzinie 18 na nasze spotkanie. Do zobaczenia.